ale słońce tutaj świeci. Dzień dobry dzieci, serdecznie Was pozdrawiam. Ja jestem pan poeta, bo piszę książki dla dzieci, a że piszę je wierszem, dlatego pan poeta. Ale jestem w jakimś dziwnym miejscu, nietypowym jak na czytanie. To jest chyba plaża, bo jest piasek, jest szum fal, jest morze. Jesteśmy nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem. I co tu można robić? Można bawić się w piasku. To na pewno. Można mieć foremki, wiaderka i budować jakieś budowle. Można zbudować żółwia, można zbudować zamek albo po prostu jakiś dołek z wodą i tam się trochę popluskać. Można też poszukać w kamieniach bursztynów. Przesiać kamienie, te, które znajdziemy na morzu, w morzu i poprzesiewać je, a być może jest tam bursztyn albo jakiś inny ciekawy kamień. Kto wie, może uda się Wam znaleźć trochę złota. Ale dzisiaj, a właściwie w tym roku, chciałbym Wam przypomnieć o jednej ważnej rzeczy, która wydarzyła się no już ponad 100 lat temu. W okolicach lutego w 1920 roku nastąpiło takie zaprzyjaźnienie się Polski z morzem, a właściwie zaślubiny Polski z morzem, ja to wolę nazywać przyjaźnią. I wtedy właśnie Polska zyskała dostęp do morza i mamy przyjaźń trwającą już blisko 100 lat. Wspominam o tym nie bez przyczyny, ponieważ zastanawialiśmy się, co można robić na plaży, oprócz oczywiście kąpania się w zimnym morzu. Można też czytać. Można czytać też w ten sposób. I powiedziałem też o przyjaźni Polski z morzem. I chciałbym jeszcze Wam powiedzieć o jednym powiedzeniu, które skojarzyło mi się z czytaniem tej bajki, którą za chwilę będziemy czytać. Otóż jesteśmy na plaży, a na plaży jest dużo czego? Piasku. I z tym piaskiem kojarzy mi się jedno powiedzenie: ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka. I to tak trochę jest, że te ziarenka piasku są takie malutkie, że nawet ja mam problemy z dostrzeżeniem pojedynczego ziarenka. O nie, tutaj chociaż jest jedno, drugie, trzecie, czwarte. Ale gdyby nie każde pojedyncze ziarenko, które zgromadziło się na tej plaży, nie byłoby tej całej plaży. Więc ziarnko do ziarnka zbiera się miarka, znaczy mniej więcej tyle, że z drobnych części powstaje coś dużego i coś cennego. I z tą przyjaźnią Polski z morzem i z tymi ziarenkami łączy się poniekąd ta książka Paw, co ogon miał z przyjaźni. Zaraz Wam ją postaram się przeczytać. Nie wiem, czy wiatr mi pozwoli, czy fale mi będą zagłuszać tego, co będą czytać poszczególne ptaki, ale o pawiach chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, że one jesienią gubią swoje pióra. Te pióra z ogonów kolorowe im wypadają i na wiosnę rosną im nowe. Często też pytacie mnie, dlaczego pawie tak puszą te swoje ogony, dlaczego stawiają je. Więc odpowiedź jest prosta. Chcą zaimponować przyszłej mamie swoich dzieci, dlatego prezentują dumnie te ogony. I skoro są bardzo dumne z tych ogonów, to jak myślicie? Kiedy jesienią je tracą, to są zadowolone czy smutne? No, są równie smutne jak ja, bo już jutro muszę wyjechać z nadmorza. Nie smucę się z powodu utraty ogona, bo go nie mam. Ale pawie są pewnie podobnie smutne jak ja dzisiaj. Ale ta historia nie kończy się smutno. Zobaczcie, jak ona się rozwinęła i dlaczego paw, mimo że był smutny, to był szczęśliwy. Posłuchajcie. Znowu zrzucił paw ogonek. Kropek więcej od biedronek, a barw więcej od motyla miał, gdy cudnie się rozchylał. Własnym dziobem mogę ręczyć, że piękniejszy był od tęczy, a gdy w słońcu się rumienił, to miliony miał odcieni. Mnóstwo oczek i kolorów, tyle barw i kształtów, wzorów był natchnieniem dla malarzy. Inspiracją dla wachlarzy najpiękniejszy był na świecie. A ja go zgubiłem! Wiecie? Doszło to do uszu szpaka. Patrzcie! Idzie paw po kraka! Aha! Pawiu! Gdzie twoje pióra? Teraz
ogon masz jak kura! Śmieszny taki! Może wiosną nowe piórka ci odrosną, a gdy pięknych piórek brak, schowaj się za tamten krzak! Sam się po zaroślach chowaj, puchuczała leśna sowa. Ranisz słowem niczym z procy, a paw przecież chce pomocy. Proszę pawiu, w moich szponach trzymam piórko wprost z ogona. Weź, a każdy inny ptak niech cię wesprze właśnie to! Zaraz z sosny sfrunął Dudek. Powiem krótko, bez ogródek, z czubka piórko dać ci muszę. Wpleć je w swoje pióropusze. Wiem, że pomoc to malutka, lecz na taką stać dziś Dudka. Więc co dać ci mogę dam, byś w nieszczęściu nie był sam. Zagęgała gęś z podwórka. A ja nawet i dwa piórka podarować jestem skora. Swoje i od gęgęsiora. Wyrwę jego, później swoje. Proszę, są od teraz twoje. Chociaż małe zawsze coś, więc je sobie, pawiu, noś. Krzyknął dzięcioł z dziupli w drzewie. Widzę, że jest pan w potrzebie. Już wiem, skąd ta smutna mina. Ogon miotłę przypomina i wygląda niewesoło. Ja pomagam przyjaciołom, zatem piórko łapię w dziób. Trzymaj! Ogon z niego zrób! Ja zaś tobie, drogi panie, czarne pióro dam bocianie, a to rzadkość niesłychana. Kle, kle, klejnot! Proszę pana! Tak jak piórko zimorodka, bowiem wielu pan nie spotka. Pod ochroną jest nasz strój, lecz niech zdobi ogon twój! Zakrzyczały dwa żurawie. Ogon już masz cały prawie, więc i nasze zabierz piórka. Jak jest zbiórka, to jest zbiórka. Nawet gdy dać możesz mało, ważne by się pomóc chciało. Twój najmniejszy nawet wkład może komuś zmienić świat. Ozgil Kruk i inne ptaki też go wsparły w sposób taki. Podzieliły się ptaszyska, więc paw ogon swój odzyskał. A gdy wiosną rósł mu nowy, paw powiedział: haha, nie ma mowy, bo piękniejszy jest o wiele ogon od was, przyjaciele, gdyż jest znakiem życzliwości. Wdzięczny jestem, a z wdzięczności nawet świat opłynę w pław. Wszystko dla was zrobię. Paw. Tak się kończy ta historia, a w zasadzie się nie kończy, bo jak przewrócicie kolejną stronę, to są jeszcze zadania. Zadania z piórkowania. Możecie te piękne piórka kolorowe wyciąć, albo wyciąć jeszcze te tutaj, które są niekolorowe, możecie je pokolorować. I na stronie z Dudkiem możecie przykleić mu te piórka na tej stronie i koniecznie podeślijcie mi zdjęcia, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak ten paw będzie wyglądał, a możecie je przykleić za pomocą takiej tasiemki, którą stworzycie z taśmy klejącej, ale tak naprawdę cały opis znajdziecie tutaj na ostatniej stronie. Były też moje pacynki, ale się trochę zawstydziły i nic wam dzisiaj nie przeczytały, ale myślę, że jeszcze na pewno nie raz się spotkacie na warsztatach albo na spotkaniach online. Serdecznie was pozdrawiam i idę do wody. Pa, pa!